Muzeum Ziemi Staszowskiej w swoich zbiorach posiada szereg ekspozycji. Jest wśród nich m.in. malarstwo i rzeźba twórców staszowskich, geologia Ziemi Staszowskiej, rzemiosło staszowskie. Do tej pory jednak muzeum nie posiadało odpowiedniej lokalizacji. 20 października ten stan rzeczy uległ zmianie. Do tej pory to muzeum, które mieliśmy, które się mieściło na ulicy Jana Pawła, niestety nie spełniało żadnych warunków lokalowych i estetycznych przede wszystkim. Wstyd było, jak to nawet są kilka wypowiedzi, które były przede mną na prelekcji. Każdy mówił, że to było wstyd kogokolwiek wprowadzić do tego muzeum. Dzisiaj są te warunki na pewno dużo lepsze. Może nie jeszcze są jeszcze idealne, jakie byśmy się spodziewali, jakie byśmy chcieli, ale na pewno są dużo lepsze. Teraz muzeum swoją siedzibę ma w budynku Akademickiego Ośrodka Kształcenia. Nowe lokum jest dużo bardziej przestronne, przyjazne dla gości odwiedzających to miejsce, a przede wszystkim odpowiednie do prezentowania muzealnych eksponatów. Te eksponaty, które były od lat zbierane, utrzymywane, chronione, choć to było naprawdę ciężkie, udało się dzisiaj wyeksponować. Będziemy mogli tym się chwalić, będziemy mogli to pokazywać, będziemy mogli przede wszystkim młodzieży, tym dzieciom naszym, wnukom pokazywać tą historię, przede wszystkim historię Staszowa, bo to jest najważniejsza historia, ta, co nas interesuje. Oczywiście cała historia pozostała też jest ważna, ale tu my dzisiaj chcemy właśnie przedstawić to, historię naszych dziadków, pradziadków, jak wyglądało miasto podczas wojny czy przed okresem wojennym. Podczas oficjalnego otwarcia muzeum w nowej siedzibie z wykładem dotyczącym historii Muzeum Ziemi Staszowskiej wystąpił prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego Dariusz Kubalski. Otwieramy dziś nowy rozdział blisko 25-letniej historii Muzeum Ziemi Staszowskiej. Placówki, która ma bardzo duży wkład w utrwalanie, gromadzenie i eksponowanie obiektów świadczących o bogatej historii Ziemi Staszowskiej. Muzeum Ziemi Staszowskiej prowadzone jest przez Staszowski Ośrodek Kultury i Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ale to mieszkańcy miasta mają duży wkład w ekspozycje, jakie należą do muzeum. Oni mają eksponaty, mają zbiory, mają zdjęcia, mają różnego rodzaju elementy takie, które chcą pokazać, ale chcą pokazać w warunkach takich, które będą odpowiadać bezpieczeństwu przede wszystkim tych elementów. Będą wiedzieć, że te elementy, że te eksponaty nie zginą, że one trafią do widza, trafią do tego zwiedzającego właśnie to muzeum. I tutaj sądzę nawet dzisiaj po dzisiejszych deklaracjach, to właśnie tych podziękowaniach, deklaracjach od razu tych właśnie przedstawicieli z naszego społeczeństwa, mamy nadzieję, że te eksponaty trafią. Oczywiście będziemy to wypożyczać jakoś elementowo, będziemy to traktować tematycznie i będziemy chcieli zapraszać tych mieszkańców właśnie do ekspozycji, do opowiedzenia tej historii związanych z tymi eksponatami. To będzie ciekawe. Będzie naprawdę ciekawe dla dzieci, ta historia dla dzieci będzie urozmaicona i to będzie największym jakby atutem, elementem, który nam przyświecał w tworzeniu tego muzeum. Muzeum przeniesione zostało do budynku Akademickiego Ośrodka Kształcenia, jednak to nie koniec zmian lokalizacji Staszowskiego Muzeum. To muzeum miało być muzeum przejściowym, takim jakby docelowym miało być muzeum w ratuszu. Oczywiście nie cofamy się przed tą ideą, tylko z tym, że dzisiaj widzimy potrzebę jednak nie tylko stworzenia muzeum w ratuszu, które stworzymy, ale chyba pozostawimy i to muzeum, i rozbudujemy i zmienimy. Tematyka tylko będzie związana teraz, jakie zostawimy w ratuszu, jakie zostawimy tu. Bo niestety ilość eksponatów, które mamy jest zadeklarowane, a także porozumienia już wstępne, które mamy już z muzeami w Polsce, czy kieleckim, czy sandomierskim, pozwoli nam na stworzenie większych ekspozycji. Dlatego sądzę, że to muzeum to będzie jakby jedna część, a potraktujemy to muzeum w ratuszu jako dodatkowe, takie główne, a tu będzie dodatkowa sala do odwiedzania. Muzeum w ratuszu powstać ma w dużej mierze ze środków unijnych w ramach rewitalizacji rynku i ratusza.